Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będę gotował bigos. Bigos taki w tradycyjny sposób. Ja wiem, że ile jest osób, które bigos przygotowują, tyle jest jego sposobów i smaków. I każdy jest rewelacyjny na swój sposób oczywiście. I ja dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób ja przygotowuję taki właśnie bigos. Pokrojoną kapustę od razu będę wrzucał do garnka. To jest już kapusta jesienna, kamienna głowa, taka najlepsza do kiszenia czy właśnie na bigos. Świeżej kapusty wrzucam połowę takiej niewielkiej główki. Teraz dodajemy kapustę kiszoną. Ja ją delikatnie odcisnę, bo ja lubię, gdy bigos jest kwaśny czy kwaskowaty. Całą listę składników, gramaturę znajdziecie w opisie filmu. Do kapusty od razu do garnka wrzucam łyżkę smalcu. I wstawiam do obgotowania. Chodzi o to, żeby ta świeża kapusta zmniejszyła swoją objętość. A my w tym czasie pokroimy świeże mięsiwo, bo musimy je obsmażyć na patelni. Czego będę używał? Już Wam pokazuję. Mam kawałek boczku. Tutaj mam takie grube żeberka. Macie takie dość mocno mięsne. I kawałek wołowiny. Dlaczego tak? Dlatego, że im więcej rodzajów mamy mięsa, tym bigos jest smaczniejszy. Możemy dodać łopatkę, możemy dodać karkówkę. Cokolwiek mamy z mięs, wrzucamy do bigosu. Jak widzicie, mięsa nie żałuję, ale to właśnie na tym polega. Kiedyś bigos był bez kapusty, na samym mięsiwie. Dobra, to mamy zrobione. Teraz na patelnię wrzucam kolejną łyżkę smalcu. Wrzucamy mięso na rozgrzany tłuszcz. No i tak mocno zrumienione mięso, spójrzcie. O, ale pięknie wygląda. Przekładam teraz do garnka z kapustą. Pamiętajmy, że bigos musi być tłusty, inaczej to nie jest bigos. Dodaję pozostałe mięso, które nie obsmażyłem. Świeże takie, zobaczcie. To nam niech się chwilę tak podgotuje, a ja pokroję trochę wędzonki, bo bigos bez wędzonki to również nie jest dobry bigos. Użyję takiej dobrej kiełbasy. Kroję w kawałki. Dodam kawałek wędzonego boczku. I dam może kawałeczek szynki. Jak to ma być bigos, wiecie, świąteczny, to ma być bigos świąteczny. I przekładam do garnka z bigosem, że już tak to mogę nazwać. Dodaję śliwki suszone. Podstawa w bigosie. Dodaję dwa liście laurowe, kilka ziaren ziela angielskiego, goździki i jałowiec. Przemieszajmy. Albo dobra, wsypię jeszcze pieprz. Dodaję trochę kminku. Wlewam szklankę czerwonego, wytrawnego wina. I dodaję suszone grzyby, które wcześniej namoczyłem. Wody może się trochę tutaj dostać do naszego bigosu. Ale nie za dużo, żeby bigos nie był za rzadki. Z
Słuchajcie, na sól będę doprawiał, jak już bigos będzie gotowy. Niektórzy do bigosu dodają również trochę koncentratu pomidorowego dla koloru, dla delikatnego smaku. Ja tego robił nie będę. I słuchajcie, i tak przygotowany bigos powinniśmy w normalnych warunkach na tej gazówce dusić pod przykryciem około 4, może 5 godzin. Wtedy ten bigos będzie taki, jak być powinien, lub przez 3 dni po godzinie. Ale ja to zrobię szybciej. Od czego jest technologia? Ja będę to robił w szybkowarzach. To jest szybkowar marki Instant Pot, model Pro Crisp. Link znajdziecie w opisie filmu do tego sprzętu. I co najważniejsze, ja sobie skrócę czas duszenia mojego bigosu do 2 godzin. Z 4 do 2 godzin. On ma dwie opcje gotowania pod ciśnieniem. Bardzo wysokie i takie trochę mniejsze. I będziemy gotowali właśnie na tym trochę mniejszym. Widzicie? No i mój bigos jest gotowy, więc otwieramy i musimy spróbować. Najpierw wentyl, żeby tak, wiecie, nie parowało po całym domu. Możemy położyć kawałek ściereczki. I czekamy chwilę. Otwieramy pokrywę. Pamiętajmy, żeby otwierać zawsze od siebie. Wow, jaki ma kolor i wygląda naprawdę mega. Przemieszajmy najpierw. Wygląda tak, jakbym go gotował przez tydzień. My God. Tak wygląda bigos gotowany w szybkowarze po 2 godzinach. Po prostu przepiękny. A smakuje tak, jak żeśmy go przyprawili. Spójrzcie. Wszystko jest mięciusieńkie. Kiełbasa się rozpada, mięso praktycznie rozgotowane. Cudowne. Wow. Niesamowite. No i ja sobie teraz ten bigos zamrożę. I on sobie w zamrażarce doczeka świąt. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego!